No i cóż, lecimy za ciosem, moi drodzy. 6 rano, wczorajszy materiał, dobrze wam się obejrzało. No i tak, były maliny, a teraz wejdziemy do tunelu, bo też mamy ciekawy tutaj widok, więc przestawiamy kamerkę i spójrzcie, tutaj są właśnie pozostałości po uprawie, moi drodzy, pomidorów. Cieplutko, przyjemnie, no zdecydowanie taki tunelik, sama przyjemność, bo jest po prostu cieplutko. I idziemy dalej. No i tutaj mamy, kochani, porzeczki, chyba w tytule też zrobimy porzeczki. No i bardzo fajnie tutaj owocują, ale widzicie, forma krzaczasta, to później te grona, no nie są za duże, no tak naprawdę uprawa taka deserowa porzeczek spod, o spójrzcie, tu mamy mumie tak zwane, widzicie, wysuszone, więc to są takie małe grona, no ale takie małe grona na eksport nie pójdą, tylko są potrzebne, wiecie, długie grona, więc też odpowiednie odmiany. Rwanda? Czy się mylę? Coś na R odmiana. No i też pod osłonami, pod daszkami i też nie taka forma takich dużych krzaków, moi drodzy, tylko się prowadzi kilka takich pędów do góry. O, spójrzcie. I teraz tak, pytanko. Widzicie? A tu tutaj, przepraszam. Niech złapie ostrość. No i kto strzeli, co to jest? Też się w malinach pojawia. O. No ja tak wiem na 80%, ale stwierdziłem, że nie powiem, bo nie chcę robić błędu.